Cześć, cześć, siemano, z tej strony Makler Games, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. I w dzisiejszym filmie, tak jest, mamy grubo, tak jak obiecałem, tak i zrobiłem, mamy sezon trzeci, a raczej informacje wszystkie, które powinniście wiedzieć o sezonie trzecim, zanim wyjdzie. Mamy datę premiery, mamy zdjęcia oficjalne, które oczywiście zostały wczoraj przekazane poprzez Infinite World, oraz mamy tak naprawdę plotki, które się same potwierdzają, ponieważ mamy zdjęcie, które nam przedstawia nowych operatorów, nowe mapy oraz generalnie nowe tryby, cały nowy sezon, który się już rozpoczyna 8 kwietnia. Tak, 8, nie 7. Sezon generalnie został przeniesiony o jeden dzień. Zaraz to dokładnie wytłumaczę, o co chodzi z tym jednym dniem, ponieważ jak wiecie, sezony zazwyczaj się kończą we wtorek, update'y wychodzą we wtorek, więc to oznacza, że sezon wychodzi we wtorek, lecz w tym przypadku jest to środa. Także bez żadnego przedłużania przechodzimy do głównej rzeczy, czyli zdjęcie, które nam zostało przekazane. A więc kim jest tak naprawdę środkowa postać, która jest na tym zdjęciu? No tutaj, powiedzmy nie ukrywając, chyba każdy wie, każdy w sumie kto grał w Call of Duty Modern Warfare kampanię, jest to Alex, tak jest, Alex. I tutaj, powiedzmy, ostrzegam was od razu, mały spoiler, ci, którzy nie grali jeszcze w kampanię, lepiej żebyście tego nie słuchali, ponieważ wiecie, to są spoilery, powiedzmy, i generalnie tutaj ten spoiler się będzie dotyczył końcowej misji, a raczej ostatniej misji w grze końcowej, powiedzmy tutaj, końcowej scenki. A więc jak pamiętacie, Alex w Modern Warfare, uwaga, spoiler, zginął, prawda? Pseudo zginął, ponieważ nie widzieliśmy jego śmierci, a jak wiecie, zazwyczaj gdy w filmach nie widzimy, czy grach śmierci danej postaci, szczególnie głównej, no to powiedzmy można strzelać, że ona nie zginęła. A więc jak pamiętacie, w Modern Warfare w ostatniej misji atakujemy bazę Barkowa, generała Barkowa. Wraz z kapitanem Price'em mamy plan, aby oczywiście wysadzić się, więc do tego oczywiście nam jest potrzebny detonator. Oczywiście podczas misji detonator się psuje, co oznacza, że musimy zdalnie zdetonować bombę. I oczywiście Alex posyła się na tę misję detonując ten detonator, a raczej detonując tą całą bombę zdalnie, czyli nie poprzez detonator, lecz musiał podejść na tyle blisko, aby oczywiście się poświęcić i wysadzić bazę Barkowa wraz oczywiście z sobą. A zresztą, może przestanę gadać, prawda? Obejrzyjcie ten film. Czysto! Co się stało? Detonator się spieprzył. Nie działa. Pójdę tam. I co zrobisz? Zapalę piec. Nie uciekniesz na czas. Wiem, co robię. Farah, posłuchaj mnie. Nie, to ty posłuchaj. Przez tę truciznę mój lud zaznał czegoś gorszego niż wojna. Nie przyszłam tu po to, żeby zawrócić. Nie o to cię proszę. Proszę, żebyś wydała mi rozkaz. Nie zrobię tego. Pani komendant, proszę. Nie jestem twoim dowódcą. A kto jest? Bo ktoś musi to rozpalić i ktoś musi zabić Barkowa. A ty się nie rozdwoisz. Całe życie wykonuję rozkazy, Farah. A w ten naprawdę wierzę. Wydaj go. Jesteś bojownikiem o wolność. A ty urodzonym przywódcą. Daj sygnał. Idź. Tak jest. Powodzenia. A więc właśnie podczas tej sceny, podczas tej ostatniej sceny widzieliśmy Alexa slash Echo 3-1, ponieważ jest jego to druga nieoficjalna nazwa wojskowa, że tak powiem. No i jeśli chodzi o jego nazwisko, nic o tym nie wiemy. Może się dowiemy w trzecim sezonie, lecz to jest scena właśnie, w której po raz ostatni widzimy Alexa, jak się poświęca i idzie zdetonować ładunek, a czy oczywiście, aby wysadzić całą bazę Barkowa. Wraz mamy oczywiście drugą scenę końcową, gdzie Farah zabija Barkowa, no i wtedy mamy oczywiście komunikat z Alexa, od Alexa, że wysadza bazę. Zresztą spójrzcie sami. Мне все равно, сколько сейчас времени! С Москвой мне связь! Быстро! Скажите им это, генерал! Stand by. I've got eyes on. You! Yes,
here, Far! I told you, Far, a long time ago. Shut your mouth! Let's see if dogs can fly. What's the status? Captain, Barkov is dead. Roger that. Alex, charges set? Affirmative, sir. Alex. I'm not getting out of here. Let's do this. Thank you. Yes, ma'am. All clear, Captain. Roger. All stations on my mark. 3, 2, 1. Mother Russia would approve. Where to? Orzekstan. Home. I oto koniec kampanii Call of Duty Modern Warfare. Wraz z tym oczywiście jeszcze mamy napisy oraz końcową napisę kapitana Price'a. Lecz tak, my się skupiamy generalnie na Aleksie. Jak wiecie, Alex, jak widzieliście, wysadził się wraz z całą bazą. I jak widzicie na zdjęciu, Alex nie ma nogi. I co jest tutaj bardzo ciekawe, ponieważ zamiast nogi ma sztuczną nogę do protezy, czy protezę tak zwaną. Także mówiąc wprost, sztuczna noga i tutaj powiedzmy jest ciekawy moim zdaniem zamysł, ponieważ jak wiecie mamy sporo, przynajmniej się słyszy, że mamy jakichś właśnie weteranów także i w prawdziwym życiu, którzy mają czy to protezę na ręce i tak dalej, wiecie o co chodzi. I tutaj także mamy w grze właśnie protezę, Alex będzie miał protezę, więc to jest bardzo ciekawe, że to będzie jeden z pierwszych, powiedzmy, z pierwszych operatorów, gdzie będzie powiedzmy, nie wiem jak to powiedzieć, nie powiedziałbym mniej realistyczny, ale coś w tym stylu, powiedzmy, no nie wiem, ciężko moim zdaniem by było biegać z taką protezą, w sensie nie ja sobie takiego czegoś nie wyobrażam, prawda, lecz jak widzicie, jego lewa noga jest to sztuczna, metalowa noga i naprawdę zapowiada się świetnie, ponieważ będzie to powiedzmy jeden z pierwszych operatorów, kto będzie powiedzmy bardziej futurystyczny, jakbym miał powiedzieć, no nie wiem, przypomina mi coś w stylu Reapera, wiecie, z Black Opsa 4, czy to z Black Opsa 3, gdzie mieliśmy pełnego robota, który był dosłownie robotem, prawda, nie był człowiekiem, więc tutaj będziemy mieli operatora, który będzie miał protezę. Dobra, kolejny postać, ponieważ za dużo o Aleksie, prawda? Jak widzicie, z lewej strony mamy nowego operatora w okularach, w czapce i tutaj generalnie sugerując się tym, że mamy małe plotki o nowych operatorach i jedna z tych nazw było to Alex oraz Roni, więc strzelam, że ten po lewej jest to Roni, pisze się R-O-N-E-I-E, więc w coś w tym stylu jest to pewnie nowy operator, który będzie do kupna w naszym sklepie. Prawdopodobnie Alex będzie za darmo, oczywiście jako operator tego sezonu, główny operator, zresztą jak widać na ekranie jest na środku. I po prawej mamy trzecią operatorkę i tutaj zbytnio nie wiemy, ponieważ mieliśmy tylko w plotkach dwóch operatorów, jest to Alex oraz Roni, o którym sobie omówiliśmy, lecz nie mieliśmy mowy o, w ogóle nie mieliśmy nic o nawiązce trzeciej operatorki. Moim zdaniem ona przypomina Farę, jest dosyć niska, ma ten kaptur i tak dalej, ale z drugiej strony z twarzy niepodobna, jakby Alex jest czysto strasznie podobny, lecz w tym przypadku Fara nie bardzo, jak widzieliście, mieliśmy Farę tutaj, gdy ona zabijała Barkowa i tutaj z twarzy nie bardzo, jakby Fara, wiecie, tutaj była w Uzbekistanie i tak dalej, przywódczynią, a tutaj jak widzicie mamy operatorkę. Może ona się przyłączyła do jakby tutaj, wiecie, tutaj jakby militarii i tak dalej, więc może dlatego jest tutaj na tym zdjęciu, lecz może to być kompletnie inna postać, po prostu to jest moja osobista sugestia, że właśnie ona trochę przypomina Farę, jest dosyć niska, ten kaptur i tak dalej, ten powiedzmy wygląd jej, sylwetka i tak dalej, może się mylę, napiszcie co wy o tym myślicie. Jak widzicie jeszcze z tyłu mamy Ghosta właśnie za tą pseudo Farą i z prawej oraz z lewej mamy dwie mapy. Jak wiecie tutaj jeszcze nie mieliśmy żadnego trailera i tak dalej, więc
Nazwę mapy nie wiemy, lecz ta po prawej mapa idealnie pasuje do właśnie Backlota z Modern Warfare 4, więc tak jest, Backlot powraca, zresztą on jest generalnie już w plikach w grze od dobrych 2 tygodni, więc kilka razy nam się ta nazwa już wyświetliła w grze, takie małe plotki, oraz druga mapa jest to oczywiście, o ile pamiętam nazwę, jest to Village, tak jest, Village z poprzednich Modern Warfare, już nie pamiętam którego, mogę się mylić, ale chyba Modern Warfare 3, nie pamiętam dokładnie, mogę się kompletnie mylić, lecz tak, mamy Village oraz Backlot, są to dwie mapy, prawdopodobnie 6x6 bądź 10x10, nie są to mapy Grand War, ponieważ są zbyt małe, lecz no prawdopodobnie będziemy mieli więcej map, ponieważ jak wiecie, będzie sporo remake'ów właśnie z poprzednich Call of Duty, sporo map do Grand War oraz sporo map tych najmniejszych, tak zwanych mapy Gunfight 2x2, więc mamy sporo informacji, jeśli chodzi o mapy. Ale dobra, to jeszcze nie koniec, ale podsumowując, mamy 3 nowych operatorów oraz 2 nowe mapy potwierdzone, no jak widzicie, Alex, Roni, operatorka oraz 2 nowe mapy, Backlot oraz tutaj mamy Village. Dobra, przechodzimy do broni, ponieważ bronie są tutaj jednym z najciekawszych elementem, no do, możemy je używać, po mapach możemy skakać, operatorów można używać jako skin, prawda? A więc bronie, mamy tutaj na jedną nową snajperkę oraz 1 nowy pistolet, tak, ciekawy wybór tutaj ze strony Infinite War. I tutaj od razu powiem, to jest oczywiście nieoficjalne, to jest wszystko w plikach w grze, więc może powiedzmy wyjść dopiero w kolejnym sezonie, wiecie, w 4., 5, lub może wyjść wcale, może nie wyjść wcale, prawda? Są to plotki, lecz te plotki powiedzmy są dosyć potwierdzone, ponieważ no, mieliśmy sporo informacji na temat tych broni na Twitterze oraz te bronie są w plikach w grze, prawda, tak jak i mapy. Dobra, a więc mamy SKS Sniper, jest to właśnie, tak się nazywa ta snajperka, SKS Sniper. I tutaj ludzie mówią, że to może być snajperka lub karabin taktyczny. Ja bym bardziej stawiał na karabin snajperski, ponieważ jak wiecie, no semi-auto-late-way, czyli letki karabin snajperski, to bardziej właśnie brzmi w formie snajperki, a nie karabinu taktycznego, wiecie o co chodzi. No ma mieć duży recoil, z czego oczywiście bardzo szybko będzie strzelał, 1 strzał w głowę, 2 strzały w ciało, aby oczywiście zabić przeciwnika, no to raczej snajperka, prawda, raczej nie karabin taktyczny, lecz snajperka. A i przypominam, że karabin snajperski będzie używał amunicji 7.62x39. Jak sobie oczywiście to wpiszecie w Google, przeczytacie sobie wszystko o tej amunicji. No, mamy tutaj oczywiście różne typy amunicji, mamy 9 mm, mamy oczywiście na karabiny i tak dalej, więc mamy tutaj różnorodne typy amunicji. Oczywiście wszyscy wiedzą, tutaj znawcy broni, chociażby wojsko.pl powie nam więcej o naszym tutaj naboju 7.62x39. Właśnie jest to ten rodzaj amunicji, jaką będzie używała ta snajperka. Kolejna rzecz, jest to pistolet, tak jest, będziemy mieli nowy pistolet, jest to także semi-auto, więc nie full auto, semi-auto, czyli naciskacie trigger, leci strzał, naciskacie trigger, leci strzał. Jest to pistol Renetti i ta nazwa szczerze mi nic nie mówi, no będzie to jeden z kolejnych pistoletów, jak wiecie na obecną chwilę mamy 2 Glocki, Digla, rewolwer i 1911 Colta, więc mamy w tej chwili 5 broni, pistoletów, lecz będzie oczywiście 6 pistol Renetti, nie mam pojęcia co ta nazwa mówi, lecz brzmi interesująco jak na pistolet, więc pistolet jest najperka, 2 nowe potencjalne bronie w sezonie 3 do zarobienia, oczywiście w naszym Battle Passie. I powoli kończąc, przechodząc do ostatniego tematu, jest to Warzone. Jak wiecie, Warzone został dodany 10 marca, jest to oczywiście Free to Play, Battle Royale, no i także komponent w Modern Warfare dla wszystkich oczywiście użytkowników. Ci co posiadają grę oraz ci co nie posiadają mogą grać za darmo tylko w Warzone, nie w kampanię, nie w multiplayer, nie w specopsa. Warzone jest darmowy, reszta oczywiście jest płatna, prawda? Taki system, tak samo właśnie z DLC-kami. I do Warzone'a będzie kilka ciekawych trybów, co bardzo ciekawe spojrzenie mam. Jak widzicie, to zdjęcie, które wam już kilka razy pokazywałem z tymi 3 operatorami, ma 4 operatorów, prawda? Mamy Alexa, po lewej Roni, po prawej potencjalnie Farah, no i z tyłu mamy Ghosta. Jak widzicie, jest to 4 operatorów. I jak wiecie, na daną chwilę w Warzone jest tylko trio, czyli można grać we 3, jest solo oraz w sumie, no na tyle, mamy jeszcze grabież, który jest też na 3. Nie ma duo, czyli nie ma dwójek oraz nie ma quadsów, czyli nie ma poczwórnych składów. I jako że na zdjęciu mamy 4 postacie, strzelamy, że w sezonie 3 nadejdą duo oraz quads. Zresztą te informacje już są zawarte w plikach w grze, więc powiedzmy mamy takie 90% przekonanie, że duo oraz czwórki będą właśnie w sezonie 3, więc mamy bardzo ciekawe potwierdzenie. I jeszcze do tego mamy kilka ciekawych trybów, o których sobie mówimy, które mogą właśnie dojść potencjalnie w sezonie 3. Jest to Shotty Snipers, jest to tryb, w którym będziecie mieli tylko do znalezienia shotguny oraz snajperki na ziemi leżące, oczywiście bez zestawów broni, więc powiedzmy kasa tutaj będzie mniej ważna, ponieważ jak wiecie, zazwyczaj w Warzone warto oczywiście zebrać kasę, aby wybrać swoją broń, którą oczywiście mogliście stuningować w menu.
shotgunu. W tym przypadku oczywiście będziemy mieli shot i sniper, czyli będziemy zajmowali snajperki oraz shotguny na ziemi. Tak w sumie podobnie było w Blackoucie, w naszym poprzednim battle royale'u w Call of Duty Black Ops 4, więc tutaj będzie coś w tym stylu. No, nawet będzie zabawnie, ponieważ wszędzie będą snajperki, więc będzie sporo snajpienia lub sporo walki na blisko. Kolejny tryb jest to high action i w tym trybie to będzie coś w stylu pościg. Po prostu szybko będzie się zmniejszał ten gaz, generalnie będzie dużo jazdy, dużo używania samochodów i tak dalej, ponieważ gaz będzie się bardzo szybko przemieszczał, strefa będzie leciała za kolejną strefą, więc będzie bardzo mało czasu oczywiście na te walki, także będzie strasznie chaotycznie, nie mogę się doczekać. High action brzmi ciekawie, prawda? Wysoka akcja, tak tłumacząc na polskie. Mamy kolejny tryb, one shot, i to będzie generalnie jeden nabój w głowę równa się śmierć. No i tyle mamy, jeśli chodzi o cały opis tego trybu. Brzmi ciekawie, może nie ciekawie, no jakby tutaj nic interesującego, prawda? Jeden strzał w głowę, no to chyba raczej ze snajperki zazwyczaj jest to 100% śmierć, prawda? Lecz w tym przypadku, gdzie używamy SMG-ka, czy tam, wiecie, karabinu, jeden strzał w głowę równa się śmierć, no to będzie ostro, ponieważ jak wiecie, mamy w Battle Royale'ach system armoru, a gdzie w grę wchodzi jeden strzał w głowę i śmierć, no to celność będzie bardzo ważna. Dobra, przechodzimy do dwóch ostatnich trybów. Jest to realizm oraz hardcore. No to chyba już tutaj nie będę tłumaczył, ponieważ jest to ten sam schemat co w multiplayer. Mamy oczywiście realizm, powiedzmy to jest coś ponad powiedzmy hardcore, ponieważ w hardcore macie pokazane ile zdobycie punktów i tak dalej, i w realizmie nie macie, tak macie realistyczny tryb, gdzie nie ma żadnych punkcików na waszym ekranie, czy jakichś innych interfejsów i tak dalej, nie wiecie czy kogoś zabiliście, nie ma nic, po prostu gracie realistycznie, więc to będzie właśnie tryb, który będzie w Warzone. No i moi drodzy, to chyba wszystko jeśli chodzi o informacje, które otrzymaliśmy, które są w piekach w grze. Powiedzmy większość tych informacji się zazwyczaj potwierdza w 90%, jakby te zdjęcia oczywiście, które wam pokazywałem, jest oficjalne, tutaj od razu mówię, żeby tutaj nie pomylić plotek z tymi faktami, które się wydarzą. Jak już mówiłem, sezon się rozpoczyna w środę, jest to przesunięcie o jeden dzień, także wraz z tym oczywiście Double XP się kończy w środę i generalnie jest to tak, że w środę on wychodzi o północy w Ameryce, tak? U nas będzie w tym przypadku to poranna, tutaj poranna pora, taka 8-9 bym strzelał, nie wiem czemu ta przesuwka wynika z tego, zazwyczaj jak już mówiłem, update'y wychodzą 19 godzina wtorek, lecz w tym przypadku będziemy musieli powiedzmy poczekać na środę rano, w tym przypadku środa północ, jeśli chodzi o Amerykę. Strzelałbym, że przesuwka wynika z tego oczywiście całego wirusa, który panuje i tak dalej, z tej całej kwarantanny, ponieważ jak nie wiem czy wiecie, ale wszyscy deweloperzy teraz z Infinite War pracują w domu, więc są poza studiem i tak dalej, nie mają powiedzmy dobrego dostępu, aby się też dobrze komunikować i tak dalej, robić swoją pracę, czyli tworzyć dla nas gry, prawda, nasz content, więc tak to wygląda, dlatego pewnie przesuwka tak wygląda i tak dalej. Ostatnio właśnie update'y wychodzą o północy, nie wiem z jakiego to powodu wynika, nie wiem, nie są przy serwerach i tak dalej, nie mają, jak już mówiłem, mają ograniczone możliwości, aby pracować, także tak to wygląda. A więc dzięki oczywiście za oglądanie tego filmu, subskrybuj kanał, jeżeli coś nowe, aby otrzymać najnowsze informacje, wy, oczywiście Call of Duty oraz w świecie gamingu, no oczywiście zostaw łapę w górę, naprawdę bardzo mi to, że pomoże, a tobie zajmie jedną głupią sekundę, sporo mi zajęło sklecenie tego filmu oraz tutaj wam przekazanie tych informacji, więc naprawdę docenię każdy głupi like. Tak czy inaczej, dzięki. No i co? Usłyszymy się w kolejnym. Na razie. Makler out. You're good first. Get to the buy station.